Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie, ja nazywam się Diabeł i zapraszam was do oglądania kolejnego odcinka z Pixelmonów. Słuchajcie, i w dzisiejszym odcinku, jak widzicie, pozmieniało się troszeczkę. Nasza Altaria ma już 52 poziom, ja mam troszeczkę pokeboli. Słuchajcie, o co chodzi mniej więcej? O to chodzi, że chciałem sobie poza odcinkiem wbić jak najwięcej happinessu tutaj na Eevee. Udało mi się wklepać aż 31 poziom, więc całkiem sporawo. Tu nas jakiś Zangus zaatakował. Uciekniemy sobie od niego i będziemy próbowali go Eevee pobić. Próbowałem wbić jak największy level na Eevee, słuchajcie, żeby wbić mu jak największy happiness. O Boże, jak mnie zdzielił. Nie spodziewałem się takiego zakończenia tutaj. Zangus jest bardzo duże pierdzielnięcie ma, ale jest bardzo słaby. Fire Spin, Tackle Stomp, coś chcemy wymienić tutaj. Fire Spin, w jakim damage? 35 powera. Accuracy większe. The target becomes trapped within the fierce vortex of fire that rages for... Okej, to może być spoko. To zamiast tackla byśmy sobie wzięli, stomp nam zostanie. I tak, o co chodzi, bo się pogubiłem. Mniej więcej chodzi o to, że im więcej, słuchajcie, my przejdziemy, nie przejdziemy, tylko im więcej my zrobimy krok, dobrze, przejdziemy. Jeśli mamy Pokemona w partii i przejdziemy z nim 256 kroków w Minecrafcie, klocków, to jemu szczęście zwiększa się o 1, słuchajcie. I żeby nasz Eevee ewoluował na level, na Umbreona, potrzebna jest noc i potrzebny jest, słuchajcie, Rare Candy. I musi mieć ponad 255 happinessu. Może nie koniecznie Rare Candy, ale wystarczy, że tego Rare Candy'ego swoją drogą gdzieś tutaj mieliśmy jednego, więc to nie będzie z tym problemu. Jakieś policaje tu obok mnie jeżdżą. Tylko chodzi o to, jest, mamy nawet dwa Rare Candy. Chodzi o to, że musimy mieć ponad 255 happinessu, a ten happiness naprawdę bije się strasznie długo. Mamy już 141, co i tak jest dobrze, bo mieliśmy 70 na początku. Potrzebne nam jest jeszcze 115, czyli bardzo, bardzo dużo tego happinessu, ale on będzie nam się wbijał, słuchajcie, z wchodzeniem po prostu. Happiness ogrod na gratlu na przykład mamy dużo mniej. Czyli ja będę musiał, z tego co rozumiem, chyba sobie sendoutować tego Eevee, jak sobie biegamy, żeby on sobie za nami chodził. Wydaje mi się, że to jest na takiej zasadzie. O Boże, tylko się nie zabij, Eevee, ty będziesz miał problemy tutaj z przeżywaniem. A oprócz tego, że no, tego Eevee'ego będziemy bić kupę czasu, to jest już na dłuższy czas, to, słuchajcie, ewolucja, to chcemy zrobić dzisiaj tego naszego gyma przy naszej wiosce. I ogólnie tak, ze względu na to, że jest to Pokemon, znaczy lawowy bardziej taki gym, to powinniśmy mieć Pokemony wodne. Że mamy więcej, kurczaki, Pokemonów ogólnie ognistych, to będzie trochę trudno, ale imo nasza Altaria powinna zmieść z powierzchni ziemi tutaj wszystkich dookoła, więc raczej nie powinno być z tym problemu. Użyję sobie Pokehila i wyrzucę naszego Eevee'ego. O Boże, nie tego użyłem. Przez przypadek użyłem nie tego Pokemona. Aaaa, zmieniałem sobie go w tym. Magmar, odsuń się, typie. Za bardzo chcesz się chyba ze mną przytulać, nie? Takedownujemy tego Koffinga. Vulpix. Refresh jest spoko, ale refresh to akurat nam się nie przyda. Bardzo ładnie, bardzo duży damage masz. Ty, Magmarze, wstrętny, najgorszy. Bardzo chcesz się ze mną klepać, widzę. Nie ma problemu, znowu zaatakowałeś mi nie tego Pokemona, co trzeba. Dobra, Eevee, wyskakuj. Zobaczymy, jak sobie poradzisz, tylko nie padnij za szybko. O, padniesz i to szybko dosyć. Ale ty masz pierdzielnięcie, Eevee. Słuchajcie, ogólnie tak, jaki nam się trafił Eevee? Już patrzymy, ma bardzo dużo defensa, ale mniej speeda. W sumie nie jest najgorzej, relaxed. Nie jest najgorzej, słuchajcie, jest dosyć spoko, bo mówię, speed tam najwyżej będzie co zawsze jako drugi bił. To jest mniejsza. Że ma więcej defensa, to akurat spoko sprawa, wydaje mi się. Więc całkiem fajnie. Dobra, słuchajcie, spróbujemy sobie, przerzucimy sobie tego naszego Eevee'ego na pierwszy spot, żeby ewentualnie ktoś nas zaatakuje, żeby móc mu oddać właśnie z tego slota. I próbujemy wybić tego Magma Gyma. Zobaczymy, jak nam to pyknie. Miejmy nadzieję, że uda nam się Eevee'im jak najwięcej to zdziałać. One mają zaledwie 11 poziomy, więc raczej bez problemu powinniśmy się tutaj z nimi uporać. Patrzcie, już jeden leży, a dosyć sporo powinniśmy hajsu i wszystkiego dostać w sumie za tego Gyma. 12. To jest naprawdę easy gym, słuchajcie. Okazuje się, że to jest easy gym. Tym naszym Eevee'im to my tu ściśniemy wszystko dookoła, ale bardzo mi to się podobuje, słuchajcie, bo takedownem my to wszystko zbijemy, bez żartów.
Bo chcemy mu, mówię, wbić jak największy ten level i chcemy mu wbić jak najwięcej, słuchajcie, tego laka. Chcę mieć w końcu Umbreona, to jest moje takie marzenie od zawsze w Pixelmonach, żeby tego Umbreona w końcu wbić. Nigdy nie udało mi się go wyewoluować, więc miejmy nadzieję, że w końcu się to uda. A fajnie ten gym wygląda swoją drogą. Taki ciekawy jest. Naprawdę ten Eevee jest cholernie mocny, jeśli chodzi o używanie tego takedowna. Bardzo dużo z niego bije. Mimo to, że dużo dostaje, ale właśnie przez to, że mamy zwiększony defense, to nie dostaje aż tak mocno, jakby dostawał. Czemu slugmy nie mogę trafić? To jest ciekawe. Spróbujmy go ugryźć. Czemu nie mogę nic z tej slugmy zrobić? O co tu chodzi? Zczermujmy go. Dobra, w takim razie zmieńmy sobie Pokemona na naszą altarię i zdobimy go Dragon Breath'em. Na spokojnie. Znowu Eevee skakuje do akcji. Numela spokojnie tym... Takedownem powinniśmy trafić, tak jak się spodziewałem. Dobrze, co mamy dalej? Ponytka też powinna na szybko spaść. I mój tak jestem dużo szybszy przez to, że mamy większy level niż 90% tych tutaj trenerów. Więc idzie... Już to tak szybko poszło? Się nie spodziewałem, że... Co to było? Tego się nie spodziewałem, że to jakieś rzeczy będą się działy. Pokaż nam się, kumpel. Print screena ci zrobimy. Będziesz na okładce Pixelmonów, kumpel, wiesz? Dobra, 15 level, to pójdzie bez problemu, przecież ja ich wszystkich Eevee pokonam. Znowu, cały czas jakieś tu się dziwne rzeczy dzieją. Czemu ja nie mogę tego Charmandera ugryźć? Dobra, trafiłem, bajtem go trafiłem, udało się. Charmander wyautowany. Ej, bardzo szybko nam przeszedł ten, to myślałem, że on będzie troszeczkę cięższy. I teraz możemy sobie użyć refresha, żeby się obudzić, z tego co pamiętam? Niekoniecznie, aha, czyli refresh działa na inne rzeczy, aniżeli na... Na slipa, on działa chyba na jakieś... Czemu ja cię nie mogę trafić, Eevee? Co ty masz takiego... A przez to, że jest taki wolny... Dobra, już wiem o co chodzi, przez to, że on jest wolny, przez tą naturkę... Będzie ciężej z trafianiem. Jak będzie jakiś szybszy Pokémon, to będę miał naprawdę problem. Dobra, nasz Eevee padł niestety. Ale spoko, nic się nie stało i tak wbiliśmy mu tam, słuchajcie, level. Larvesta, swoją drogą ładny Pokémon. Pokażcie nam się, jak ta walka tu wygląda. Jest tam jakieś klepane. Numel, let's go. Co my tu mamy? Vulcano Badge, click to claim this item i mamy Flamethrower, czyli zrobiliśmy następnego gyma. Bardzo, bardzo, bardzo przyjemnie. W ogóle wiecie co sobie zrobimy? A to później sobie sam zrobię, nieważne. Chciałem zrobić jakieś zdjęcie tutaj ładne tego gyma, ale spoko, damy sobie radę z tym potem. No i słuchajcie, bardzo szybko ten... Myślałem, że nam zajmie mniej więcej tyle, ile zajął nam ten pierwszy gym, z którym się borykaliśmy, słuchajcie. Bo tamten był naprawdę długi, tam jakieś parkury były i tak dalej, a ten był wyjątkowo prosty. Holender, zawiodłem się troszeczkę, naprawdę bardzo się zawiodłem. No ale to co, jedyne co możemy dzisiaj zrobić, jeszcze w tym odcineczku, to spróbujemy sobie pochodzić gdzieś tu w okolicy, słuchajcie, i poszukać trenerów, bo teraz naprawdę mamy 48 pokeboli, bo trochę tych trenerów pobiłem, mówię. Ale nadal będziemy potrzebować więcej tych trenerów, żeby ten hajs troszeczkę nazbierać. Więc sobie przelecimy tutaj może, słuchajcie, po tej pustyni. Może też znajdziemy jakiegoś Pokemona, którego jeszcze nie mamy. Albo możemy... Skyter! Boże, Skyter, ty jesteś mi tak bardzo potrzebny. Muszę cię Skyter złapać. Nieważne co się dzieje, musimy mieć Skytera w swojej drużynie. Skyter! Skyter! No, 21, ty masz 25. Próbujemy cię łapać z czapy, bo ja cię nie mogę zabić, słuchaj. Scyther brał krwi. Tak się zbrał krwi, że aż zniknął. A, tutaj jesteś. Próbujemy, mam 48 pokeboli, będę cię próbował łapać tak z czapy. Co? Bo się boję, że znowu będzie taka sama sytuacja jak... Scyther! No, do pokebola. Jak z Eevee'm. Że wywalimy na ciebie 50 pokeboli i tu znowu nic się nie stanie. Miejmy nadzieję, że to się uda jakoś tutaj uzyskać. Broke free. Dobra, próbujemy. Próbujemy. Grotla puszczamy. Puszczamy takie... Kajter, co ty żeś odwalił tutaj? Czemu ja ci nie mogę zaatakować? No, Holender jasny. Te walki się tak bugują czasami, słuchajcie. Przecież on się pokona sam zaraz. Co tu się wyrabia? No, w końcu udało się go zaatakować. I elegancji akurat w środku naszego Grotla zablokowaliśmy się. Haha! Dobra, elegancko. Grotlem powinniśmy fajnie to go tak obić, żeby go nie... Oj. Niedobrze. Dobra. Teraz Eevee, słuchaj. Żeby go nie zabić.
Nie było nic tutaj mówione. Żeby go nie zabić i go ściągnąłem na strzała. To niezły takedown wleciał. Ty, sporo tu jest tych skajterów. To może tu się uda tego skajtera w końcu złapać. To by było całkiem przyjemne. Growlite, też super. Który masz level, kumpel? To jest 20. Dobra, to jest jeszcze inny skajter. Pokehila sobie użyjmy. Arbok, fuck off. Arbok, nie masz podejścia do żadnego z moich Pokemonów. Znaczy, dobra, masz, bo masz duży level, ale zaraz... Nie ponytę, co ja wybrałem? Come on! Chcemy Altarię. Arbok, weź, uciekaj, nie rób siary. Ty już lesie. Gdzie do mojej Altarii? Nawet jeśli masz taki duży level, to nie masz podejścia. Dobra, Pokehill. Pokehill i próbujemy jeszcze z Grotlem? Nie, Linunem spróbujmy. 20 na 22 powinien być w miarę okejka. Skyter. Pin Missile. Znaczy nie zrobi za dużo, tak jak myślałem, bo ty jesteś też bug-type'em. Tackle. Tylko tak, że, i się boję, że cię pokonam w końcu, że cię tak pierdzielne, że ty padniesz. To mnie najbardziej... Tego się najbardziej boję, słuchajcie. Dobra, idealnie, idealnie! Skyter, teraz jesteś mój, nieważne co się stanie, Skyter, ja cię łapę. Masz tyle HP, że no nie ma wała, żeby się nie udało ciebie złapać. Bardzo jesteś mi potrzebny, Skyter, słuchaj. Broke free. Dobra, no łapiemy go cały czas. Mamy 48 pokeboli. Powinno się udać go złapać. Skyter, no! Dobra, Altaria, siedź sobie. Ty będziesz tylko jako tutaj tank robić w tym momencie. Potrzebujemy tego Skytera tak bardzo, bardzo mocno. Jest obity, więc jest duża szansa na jego złapanie. Przynajmniej tak mi się wydaje. Jest! Udało się złapać Skytera! Boże, jak dobrze, jak wspaniale, cóż za piękny, piękny tutaj odcineczek się szykuje, kurde, panie, aż mi się monitor próbuje wyłączyć, słuchajcie, w ogóle mam takie dziwną opcję, próbuję jakoś wyłączyć w moim monitorze, że on co jakieś tam 2 godziny mniej więcej próbuje się wyłączać, jeśli jest włączony. Okej, okay, najsik, super, mamy Skytera, czyli zaraz będziemy sobie próbowali kogoś tu innego wymienić. Armaldo, do widzenia, Baton Pass. The user switches places with a party Pokemon in waiting and passes along any stat changes. To może być spoko, tylko że nie mam zamiast czego to dać. The user gazes at the target rather charmingly, making it less worry. This harshly lowers its attack stat. Ej, to jest spoko. Nie, dobra, tego Baton Passa olejemy w takim razie. Kabutops! Boże, to jest jakiś Moonblast w ogóle. Ja nie używałem jeszcze ani razu Moonblasta. To jest bardzo dobry ten. Dodałem tego stata, on na 50 chyba levelu, 50 któryś levelu wleciał, a ja go ani raz nie używałem. Ja to jest bardzo, bardzo mocny atak. Dobra, do widzenia, pokonany. Pokehill. Skytera weźmiemy sobie, słuchajcie, zamiast kogo? Czy to jest Pokiena? Pokiena też jest bardzo ładna. Bardzo, bardzo ładna jest. Ale nieważne, to nie o to się tu rozchodzi, słuchajcie. Teleportujemy się teraz do chatka. Dokładnie, teleport chatka. I złapiemy laga. Dobra. Chodź tu, Skyter. Chodź tu, słodziaku, mój ty ukochany. Pokaż no mi się, jak ty wyglądasz w ogóle. Skyter. Bierzemy cię zamiast Linuna. Tego Skytera będziemy sobie chcieli na pewno expić troszeczkę. I teraz jestem ciekawy, na którym on dostaje false swipe'a. Czy ty już go masz? Nie masz jeszcze. Skyter. False swipe, a nie false swipe, strike. False swipe, na którym ty poziomie jesteś dawany do naszego ukochanego Skytera? Groivul ma tego zalewelowanie. Scizor i Skyter. Ojojojojoj, niedobrze, niedobrze. Na levelu kurczaki 16 on go dostaje. Za duży level Skytera złapaliśmy. Dobra, słuchajcie, żeby sobie przyspieszyć to, bo też nie będę chciał szukać, bo wiem, że łapanie Skytera na takim poziomie będzie bardzo, bardzo trudne, więc ja sobie pozwolę troszeczkę scheatować. Przepraszam, jeśli kogoś to urazi, ale wejdę sobie na Game Mode 1 i wezmę po prostu false swipe'a. Wolę wam to powiedzieć, żeby później
nie było jakiegoś gadania, diabeł, ty nobie i tak dalej, że sobie cheatujesz i tak dalej. Więc pozwolę sobie po prostu wziąć tego skatera, wyrzucić, pokaż nosie słodziaku, jesteś piękny, i tego false swipe'a na tobie użyć, zamiast lira. I mamy false swipe'a, o to mi chodziło. Bardzo, 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 bardzo ładnie. I tego, to wyrzucamy w takim razie, bo my nie chcemy. Bo normalnie tych, ja mam ustawione tak, żeby ataki były do reużywania, więc... nie chcę go mieć teraz, tego false swipe'a. Mnie bardzo pasuje to, że tego false swipe'a ogólnie mamy przy sobie. To jest bardzo, bardzo spoko. W ogóle zobaczmy, jak tam stoi mi... Stoimy teraz z happinessem na Eevee. No, wleciał, Jezus, jeden happinessu przez cały odcinek. Dlatego to jest tak przerąbane. Naprawdę bardzo, bardzo powoli. Teraz już w ogóle będzie przerąbane z tym, słuchajcie. No ale dobra, Eevee to Eevee. I tak fajnie się nie walczy, więc nie ma co narzekać. Scyther, czy ja mogę w ogóle na tobie latać albo coś robić? Jestem bardzo, bardzo ciekawy, słuchajcie. Latać nie mogę, ale mogę na tobie jeździć. I w sumie śmiesznie to wygląda. Tak jakbym cię ujeżdżał, ale Scyther jest bardzo, bardzo ładny. Bardzo ładny, naprawdę jest bardzo, bardzo ładny. Jeszcze czekajcie, muszę coś zobaczyć. Scyther. Pokaż no mi się w Pokédexie, ty Scytherze mój kochany. Co ty tu masz? On przez Holding Metal Code i wymianę. On przez wymianę może zamienić się w Scizora. Na levelu obojętnie którym. A Scizora byśmy chcieli mieć, tylko kurczaki, przez to, że to musi być trade w tym. No będzie problem, Holender, będzie naprawdę problem, słuchajcie. No ale cóż, mówi się trudno. Czyli Scizora na razie nie będziemy mieli, będziemy musieli sobie jakoś to wymienić. Powiedzmy, jak jeśli się uda Metal Coata zdobyć rzeczywiście, to zrobimy sobie tak, że najwyżej kogoś na chwilkę zaproszę na serwer czy coś takiego. Jakoś to wymyślę, żeby te pixelmony jakoś uzupełnić. Spoko, ale bardzo się cieszę, że mamy tego skatera, false swipe'a sobie załatwiliśmy troszeczkę na cheatowaniu, ale nadal ważne, że działa. I zaraz wam pokażę, na czym polega ten false swipe, jeśli by ktoś nie wiedział. Patrzcie. Vacuum Wave i go zabiję. Brawo, diabeł. Ty nobie. 19 poziom Skitiego, to mogę go zabić, ale będę go sporo bił. 16. Chodź tu. False swipe. Patrzcie, co się dzieje. Jeszcze raz. Nieważne, co się dzieje. Jeszcze raz. I nieważne, co się będzie działo, ja zawsze zbiję go do 0 HP praktycznie, więc Scyther jest po prostu must have'em, jeśli chcemy łapać jakieś pokemony. On zawsze je zbija do takiego minimalnego poziomu zdrowia. I poczekajcie, jak już false swipe'a widzicie, teraz już mu nic nie robi. Nie da się go zabić tym false swipe'em, nie da się pokemonów zabić false swipe'em, dlatego jest tak bardzo, bardzo dobrym, dobrym pokemonem ten Scyther. Bardzo, bardzo mi się to podoba, słuchajcie. Więc on będzie naprawdę bardzo dużą rolę teraz odgrywał pod czas łapania pokemonów, więc tego Scythera będziemy musieli mieć praktycznie cały czas przy sobie, jeśli idziemy coś łapać. No i dobra, słuchajcie, w dzisiejszym odcinku z Pixelmonów to by było na tyle. Udało nam się zrobić Gyma, więc bardzo, bardzo fajna sprawa. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli wam się podobało, to pamiętajcie o tym, żeby zostawić oczywiście łapę w górę, moi drodzy. Ja się będę dzisiaj z wami żegnał i trzymajcie się do kolejnych odcinków z Pixelmonków. Buziaki, pa, pa.